podobno korporacja zdecydowała się wywieźć go z Japonii. Hej, co słychać? Witaj, ktoś może. Ej, słyszeliście już pewnie, że do Night City. Yeah.
Dzięki za drzazgę, przyda się. Kontrakt zamknięty. Thank you.
Max Jones potrzebuje pomocy. Jemu oczywiście wydaje się, że nie, ale jeśli jej nie udzielisz, to ten uparty osioł zginie. Max to dziennikarz i mój znajomy sprzed lat. Przyprowadź go do mnie, a jakby się opierał, użyj siły. Przypominam, jest uparty. Szczegóły w załączniku. Thank you.
Skończyło się zainteresowanie i zniknęły kamery. Skończyło się zainteresowanie i zniknęły kamery.
oszukali nas. Nie mamy nic. Pozbyli się nas jak... Nie. Spokojnie, rozumiem. Jesteś korposem? Mów albo strzelaj. Max, odłóż broń. Porozmawiajmy. Nie. Nie dostanie się mnie żywego. Skończyło się zainteresowanie i zniknęły kamery. Tak. Okazało się. Spójrz, wymienili na tych pierwszej generacji. Oszukali nas. Nie mamy nic. Pozbyli się nas jak... Nie. Spokojnie, rozumiem. Yeah.
Jesteś korposem? Mów albo strzelę. Nie jestem żadnym korposem. Nazywam się Vi i przysłała mnie tu Regina. Regina? Przekaż jej, że może się pierdolić. Był nabity? Czemu groziłeś, że się zabijesz? Myślałem, że jesteś korposem, który ma mnie uciszyć. Czyli i tak byś zginął. Ale to by była moja decyzja. Te skurwysyny kontrolują wszystko, ale to ja zdecyduję, kiedy zginę. Ja! To też przekaż Reginie. Nie ugnę się jak ona. Po drodze słyszałem twój wywiad. Puściłem wszystko w eter, jak tylko cię zobaczyłem. Nie dokończyłem montażu, ale przynajmniej ludzie usłyszeli prawdę. To wszystko. Ktoś wydał na ciebie wyrok, ale pewnie to wiesz. Co? Słuchaj, też mogę mieć to gdzieś, ale Regina chce ci pomóc. Mnie? To ona potrzebuje pomocy. Była najlepszą dziennikarką, jaką znałem. Moją mentorką, a teraz sprzedała się. Ale ja się nie sprzedam. Regina była twoją mentorką? O, nie tylko moją. To była najlepsza reporterka wojenna w Night City. Ale w końcu została fikserką. Tak. Jak mówiłem, sprzedała się. Kiedyś było inaczej. Kiedyś słowo dziennikarza coś znaczyło. Patrzyliśmy tym wszystkim skurwysynom na ręce. A teraz? Możesz pokazać, że Holt bierze kasę od Arasaki i wszyscy mają to w dupie. Po co więc ten materiał o weteranach? Po co się narażasz? Po to, żeby ludzie zaczęli zadawać pytania. Zastanawiać się, tak jak ty teraz. Może na tym ziarenku niepokoju wyrośnie w końcu jakaś niezgoda. Kto wie? Trzeba próbować. Dla korposów jesteś co najwyżej irytującą muchą, którą zabiją, bo brzęczy. Niech się irytują. Wiesz, z kim się liczą? Z tymi, którzy są w stanie im zagrozić. A fikserzy potrafią napsuć krwi nawet im. Yorinobu na pewno cały drży przed Reginą. Max, gdzie twoja dziennikarska ciekawość? Spotkaj się z Reginą, pogadajcie. Sam się przekonasz, kim teraz jest, o co walczy. Jej naprawdę zależy na tym spotkaniu. Max... Pogadam z nią, ale to wszystko. O nic więcej nie proszę. Dobra. Zgram tylko kilka rzeczy. Jasne.